Myślę, że ten najtrudniejszy moment w krajowej gospodarce, definiowany jako skala spadku PKB, już minął i on przypadł na drugi kwartał, czyli kwartał obejmujący miesiące i okres najbardziej dotkliwych restrykcji, które w największym stopniu ograniczyły skalę aktywności gospodarczej. Dane o wysokiej częstotliwości, obrazujące i nastroje konsumentów, i ich aktywność zakupową, i na przykład zużycie prądu w gospodarce, które też jest odzwierciedleniem skali aktywności gospodarczej, potwierdzają, że z każdym tygodniem ta aktywność się intensyfikuje. To znaczy, że powoli wspinamy się po schodach, by powrócić do normalności. W związku z tym trzeci i czwarty kwartał będą już okresem odbudowy gospodarczej, kiedy skala recesji z około 8% w drugim kwartale będzie sukcesywnie się zmniejszała. W związku z tym w całym roku polska gospodarka odnotuje, moim zdaniem, recesję na poziomie około 4%, ale już w pierwszym kwartale 2021 roku z impetem wejdzie w okres wypracowywania wzrostów, także w ujęciu rok do roku.